Witam ponownie. Dziś pragnę zaprezentować ciąg dalszy rozważań na temat, co potencjalnie może nas czekać po śmierci, na co powinniśmy być przygotowani oraz czy tak zwane święte księgi, takie jak Biblia czy Koran, mogą być wiarygodnym źródłem informacji na ten temat. W tej chwili prezentuję miniaturkę pierwszej części wideo. Jeżeli go jeszcze nie widziałeś, gorąco polecam, abyś odnalazł to wideo na moim kanale i obejrzał. Zachęcam też do obejrzenia także innych wideo na temat Biblii na moim kanale oraz śledzenia mojej aktywności, jeżeli ten temat jest dla Ciebie ważny. Poszukiwanie prawdy na temat Boga, życia po śmierci, walka z fałszywą moralnością to jedne z czołowych tematów tego kanału i zawsze co parę odcinków zamierzam wracać do tematów okołoreligijnych, filozoficznych. Pragnę też zapowiedzieć długą serię filmików pod tytułem Czy Biblia to słowo Boga, człowieka czy szatana, gdzie w miarę wyczerpująco przeanalizuję wybrane fragmenty Biblii. A będzie tych fragmentów sporo, stąd na pewno nie zakończy się na paru odcinkach. Tymczasem przejdźmy do ciągu dalszego rozważań. Zerkniemy wspólnie do Biblii. Przeczytam Ci fragment. Otworzyłam Księgę Wyjścia, 20 rozdział. Tam, gdzie jest przedstawiony dekalog. Czytamy. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pamiętaj, że to mają być słowa do Ciebie. Nie wiem, czy Ciebie ktoś wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. No właśnie, ale po jaką cholerę wywodzi kogokolwiek z domu niewoli, skoro parę wersetów później popiera niewolnictwo? Wystarczy, że cokolwiek poczytasz z Biblii, gdziekolwiek ją otworzysz, bardzo szybko przekonasz się, jak głupią jest ta postać, która jest przedstawiana jako Bóg w Biblii. Dobra, czytamy dalej, co ten Bóg mówi. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Już nawet dekalog, który jest taki niby ważny, prawda, dla każdego wierzącego, już tutaj czytasz, że jednym z największych grzechów jest sporządzanie obrazu, próba obrazowania Boga, czy jakieś sporządzanie rzeźby. I już wiesz, że kurczę, no jest jakiś zgrzyt. Jak to? Przecież kościoły są pełne obrazów, rzeźb. Już wiesz, że no, coś jest grubo nie tak. I to, w jaki sposób Kościół próbuje to tłumaczyć, że no ale jednak im wolno, Bóg zmienił zdanie, no zmienił zupełnie swoją hierarchię wartości. Wiesz, że to jest słabe. Wiesz, że to jest słabe. I musisz naprawdę popadać w taką... w jakiś stan letargu, żeby siedząc w kościele, tak po prostu musisz chyba patrzeć te witraże. Ach. Ale nawet jeżeli tak robisz, to twój mózg i tak przetwarza dane, i tak słyszy, co się dzieje, słyszy, tu zgrzyt, tu się nie zgadza, tu się sypie, tu w ogóle się kupy nie trzyma. No i potem zostajesz z takim stekiem bzdur w momencie śmierci, gdzie naprawdę nie masz nic solidnego i nie masz nic też na swoją obronę. I być może nie masz żadnych obrońców na tamtym świecie. Być może wiele osób, zwłaszcza zwierzęcych osób, być może skrzywdziłeś. Być może wiele osób tam czeka na Ciebie, żeby się zemścić. Więc naprawdę, myśląc o sobie samym i o swoich bliskich, o swoich dzieciach, pomyśl o tym, co jest realne. Bo nikt na 100% nie wie, co nas tam czeka. A ludzie tak odważnie krzywdzą, śmiertelnie krzywdzą inne dusze. Okej, jedziemy dalej. Tu było tak, że tam nie będziesz sporządzał obrazów, bo ja, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, ale tu jest bardzo ciekawa rzecz, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Czyli no znowu wychodzi, że ta postać, która jest przedstawiana jako Bóg i który ma taką ludzką psychikę, a nawet poniżej człowieka, bo ja Wam powiem, że moje świnki morskie poczucie sprawiedliwości mają na zdecydowanie wyższym poziomie niż ten Bóg. Moje świnki są bardzo pamiętliwe, mściwe, ale bardzo precyzyjnie wymierzają sprawiedliwość na tym, który je skrzywdził. Nigdy na przypadkowo od czapy jak leci. Więc ten to jest głupie. Jak można mścić się na dziecku, czy na wnuku czyimś, czy na prawnuku za czyny ojca, dziadka czy pradziadka? Straszne, prawda? Ale słuchajcie dalej. I ten Bóg, dalej, to jest wstęp do dekalogu. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czyli
1000 pokoleń, liczmy 20 lat jedno pokolenie, czyli przez 20 tysięcy lat praktycznie, jeżeli ktokolwiek tam był dobry wśród tych Żydów, no to się, możemy się spodziewać, że przez 20 tysięcy lat nikt nie powinien podnieść ręki na Żydów, na Żyda. Bo zakładam, że no jednak było ich sporo dobrych albo przestrzegających tego wszystkiego. Przecież tam było cała kasta kapłanów, którzy byli żywieni, utrzymywani przez resztę narodu. Przecież ich było tysiące. No przecież oni płodzili synów, córki. I przez 20 tysięcy lat ich wnukom, prawnukom, następnym pokoleniom, ich potomkom nie powinien spaść włos z głowy. A zerknijmy na chociażby historię zeszłego stulecia, ostatniego tysiąca lat. Czy Bóg dotrzymał słowa i czy nie spadł włos z głowy nikomu z narodu wybranego? Bo zakładam, że to są w większości potomkowie tamtych Żydów, którzy to wszystko wprowadzali. Naprawdę w zeszłym stuleciu nic takiego nie miało miejsca? Naprawdę Bóg ich ochronił? Z tego wynika, że co? Bóg nie dotrzymał słowa? Znaczy, no właśnie, teraz pytanie się pojawia, czy to faktycznie Bóg? Czy to Bóg im obiecał, że przez 20 tysięcy lat się o nich zatroszczy? Mówimy, nazywamy szatana ojcem kłamstwa. Ktoś ich, kurczę, okłamał, mówiąc, że przez 20 tysięcy lat nie spadnie im włos z głowy. Więc może to są słowa szatana, nie Boga. A ty tak bardzo chcesz się powoływać na słowa Biblii do tego stopnia, że uważasz, że bezpieczne dla ciebie jest mordowanie innych dusz? Nie boisz się zemsty? Nie boisz się sprawiedliwości? Bo uważasz, że Biblia ciebie obroni, tak jak obroniła cały naród żydowski na przestrzeni 20 tysięcy lat, tak? Pomyśl w ogóle nad samą ideą narodu wybranego. Czy prawdziwy Bóg, Stwórca, w ogóle mógłby wpaść na taki poroniony pomysł, żeby jeden naród wybrać ponad inne narody? Czy to współgra z ideą sprawiedliwości? Czy może od razu czujesz w tym jakiś fałsz i próbę naciągania innych, wykorzystywania innych, manipulacje. Dla mnie to już jest od razu manipulacja. Ja jestem, to do mnie mówił Bóg i ja mam prawo zabijać innych, bo to ja jestem najważniejszy, my jesteśmy narodem wybranym. To śmierdzi. Zastanów się. Bóg rzekomo obiecał narodowi wybranemu ziemię. Jaką ziemię? Ziemię zamieszkaną przez inne narody? Przecież to nie była pusta ziemia, gdzie wystarczyło tylko wejść i zacząć uprawiać tę ziemię i cudownie żyć. Jak Bóg mógł obiecać ziemię zamieszkaną przez innych ludzi i na dzień dobry kazać ich wyrżnąć? Ale rzekomo przez 20 tysięcy lat pilnuje, żeby tam na tej ich ziemi obiecanej, żeby byli bezpieczni, żeby tam raj mieli. Faktycznie? Tak uważa, że na Bliskim Wschodzie tak bardzo Bóg otacza ich opieką, że tam nic się nie dzieje. Nic. Tam jest najbardziej spokojne miejsce na ziemi, tak? I ty chcesz powierzyć swoje życie. Chcesz w momencie śmierci wierzyć, że ten Bóg, który tak bardzo pilnuje pokoju na Bliskim Wschodzie, ten Bóg, który tak bardzo przypilnował, żeby nie spadł włos z głowy narodowi wybranemu przez 20 tysięcy lat, on mnie obroni. Ja tam mogę żyć podle, mogę siać piekło na ziemi, zabijać niewinne duszyczki, bo ja mam Biblię w ręku. Jedną z osób komentujących na moim kanale od czasu do czasu, ale wówczas czasem nawet bardzo intensywnie, jest pewna muzułmanka. I ona też bardzo zaciekle broni prawa do mordu. Mordu niewinnych dusz. I też uzasadnia to decyzją Boga, że komu też sam Bóg dał jej takie pozwolenie. Czy osobiście jej dał, czy jej się objawił, czy też się powołuje na książkę. Na jaką książkę? Jaka jest eschatologia islamu? Przecież według islamu szczytem szczęścia jest seks i jeszcze więcej seksu. Jeżeli będziesz posłuszny i dasz się zabić, dostaniesz 77 dziewic. A kim są te dziewice? Czy to w ogóle są ludzkie dziewice? Bo przecież ludzka, kobieca natura jest absolutnie sprzeczna z taką ideą.
Kobieta dąży do tego, żeby na stałe dla siebie i tylko dla siebie mieć swojego samca. Kobiety są zaborcze, zazdrosne, nie potrafią się dzielić. To jest taka kobieca natura, którą dopiero przetwarzając, zmieniając, zaprzeczając jej, dopiero możemy przetworzyć na coś innego. No ale z natury, ta natura jest taka, że samica, ludzka samica, tak samo i innych zwierząt samice, będą agresywne w stosunku do innych samic. No i tak, no tak jest. No, zobaczcie na nastolatki, które jeszcze mają tą psychikę nierozwiniętą. One potrafią być bardzo agresywne w stosunku do swoich rówieśniczek, jeżeli rywalizują o względy chłopaka. Potrafią być podłe, podstępne, prawda? Bo z natury kobieta nie potrafi, nie dzieli się swoim mężczyzną, swoim partnerem. A tutaj nagle mamy jakiś wizerunek 77, chyba 77, poprawcie mnie, jeżeli przekręciłam liczbę, dziewic. Czyli zakładam, że to nie mogą być ludzkie dziewice, bo albo by ten islamski Bóg strasznie unieszczęśliwił te, znowu, co winne, czemu winne kobiety? Jak można tworzyć kobiety z kobiecą naturą i skazywać je na coś tak potwornego, jak służenie jednemu mężczyźnie, takie zbiorcze służenie mężczyźnie. Chyba, że od razu zakłada, że one są tak naprawdę co najmniej biseksualne i że tak naprawdę mają gdzieś tego mężczyznę. Bo nie mogą kochać go i jednocześnie się nim dzielić i jednocześnie być kobietami. No bo nie mogą, no bo to jest wbrew kobiecej naturze, tak? Chyba, że nie są kobietami. Zakładam, że to chyba są jakieś androidy, jakieś roboty. Czyli dostaniesz stado robotów, które tylko będą ruszać oczami i się uśmiechać i udawać, że są kobietami. Tylko, że co śmieszniejsze jest, jakie to jest prymitywne w ogóle podejście do tematu szczęścia. Można powiedzieć, że byle pierwszy lepszy ćpun jest w stanie obalić islam, ponieważ on, aby dostać swój zastrzyk dopaminy, wcale nie potrzebuje seksu. Prawda? Postawić ci strzykawkę, bo ja mam to samo, bez żadnych dziewic, prawda? Przecież w seksie chodzi tylko o jakiś wyrzut dopaminy, prawda? Wcale nie jest ci potrzebne do tego to. I teraz co? Czy jest jakaś alternatywna obietnica na przykład dla narkomanów, że ty, dobra, to ty dostaniesz dziewicę, a ty dostaniesz co, 1000 strzykawek, jeżeli będziesz posłuszny? I w imię tak sformułowanej eschatologii ktoś uważa, że jest bezpieczny, zaprowadzając piekło na tej ziemi? Bo każdy, kto płaci za zbrodnię, kto kupuje mięso i zamawia kolejną zbrodnię, każdy zakup mięsa jest zleceniem zbrodni, zleceniem morderstwa. I kto w ogóle wam to powiedział, że jesteście bezpieczni tak czyniąc? To już pominąwszy, jakie to jest okrutne względem tych zwierząt, ale kto was tak oszukał, że jesteście bezpieczni, wy to czyniąc? Skąd wiecie, że nie spotka was za to surowa kara? Skąd wiecie, że sprawiedliwość nie istnieje? Ja mam też takie pytanie, ponieważ dziennie morduje się 200 milionów zwierząt hodowlanych, a jeżeli doliczymy do tego ryby, to wyjdą tam, zdaje się, chyba z 2 miliardy dziennie. Zobaczcie, jakie piekło człowiek czyni. Tak, 2 miliardy wszystkich zwierząt, łącznie z rybami, jest mordowanych dziennie na potrzeby konsumpcyjne człowieka. Czy nawet 3 miliardy? Chyba 3 miliardy. Sprawdzałam wcześniej. To chyba jednak są 3 miliardy. Okej, powiedzmy, że są to 3 miliardy. Powiedzmy, że jest to prawie połowa całej populacji ludzkiej. Ile jest zwierząt mordowanych dziennie po to, żeby człowiek się najadł? Dziennie. Przechodzimy na tamten świat. Kogo spotykamy? Kto wie, czy nie minie 1000 lat takich, powiedzmy, lat z tamtego świata, bo tam w ogóle nie mamy pojęcia, jak tam miałby czas mijać. No ale powiedzmy, upraszczając ten cały model myślowy, kto wie, czy nie minie 1000 lat, zanim ty nie zobaczysz, nie spotkasz pierwszego człowieka. Bo zobaczcie, jak bardzo liczba nas wszystkich ludzi jest, no, nieprawdopodobnie przekroczona przez liczbę ofiar naszej działalności, naszej konsumpcji. O ile więcej jest zwierząt mordowanych przez nas? Kto ci powiedział, że na tamtym świecie ich nie spotka, że nie będziesz musiał spojrzeć im w oczy, że nawet one nie będą miały możliwości zemścić się za to, co im zrobiłeś? Skąd wiesz, kto ci to powiedział, że na przykład nie jest tak, że to zmaltretowane, straumatyzowane zwierzę, zamordowane, potem nie obserwuje, co się dzieje z jego ciałem?
Może obserwuje, może widzi, gdzie trafia ostateczności. Może obserwuje cały ten proces, całą drogę, co się dzieje z jego ciałem. Może widzi, że to ty je zjadłeś. Może czeka na ciebie. Powiem ci, że nie tylko obserwuję takie nieprawdopodobne poczucie sprawiedliwości, a nawet mściwość u moich świnek i bardzo precyzyjnie wymierzoną sprawiedliwość. Świnka potrafi pół roku czekać na okazję, żeby się zemścić. Ale to nie jest tylko cecha świnek. Wiemy, że również dzikie zwierzęta też tak postępują. Są takie historie opisywane, na przykład, że ktoś zabił na przykład jakąś tam, nie wiem, samicę jakiegoś zwierzęcia i samiec potrafił potem obserwować człowieka, tropić go, obserwować i czekać na odpowiedni moment, aż się zemści, aż go rozszarpie. To są cechy zwierzęce. Mniej więcej to, jak Boga próbują opisywać w Biblii, jako tam sprawiedliwy, mściwy, oko za oko i tak, to są cechy zwierzęce, to jest mentalność zwierząt. Tyle, że zwierzęta przynajmniej nie są aż tak głupie, żeby mścić się na kolejnych pokoleniach, na niewinnych dzieciach. Raczej starają się precyzyjnie wymierzać tę sprawiedliwość. Ja nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć i nie jestem w stanie nikogo tak zupełnie uspokoić, co go czeka po śmierci. Ponieważ jest niewiele rzeczy, które tak naprawdę wiem na temat Boga. I wolałabym tylko tych paru rzeczy, które wiem na pewno, trzymać się. I o tych rzeczach opowiem w innych wideo, co uważam, że na pewno wiemy na temat Boga, czego nie wiemy, co jest dopowiedziane, co jest bezzasadnie dopowiedziane. Więc ja nie wiem, jak te rzeczy typu sprawiedliwość, jak to, czy w ogóle to istnieje, czy w jaki sposób to będzie rozwiązane. Wydaje mi się, że istnieje, bo gdyby sprawiedliwość nie istniała, nie wiem, po co byłaby tak cenna informacja, zachowanie informacji. Wydaje mi się to bardzo pokrewne. Informacja jest rzeczą świętą dla Boga, to wiemy, być może dlatego, że istnieje sprawiedliwość. I teraz tak, mało wiemy. I jedną z opcji, o których słyszymy, jest reinkarnacja. Ja osobiście prezentuję takie podejście i osobiście uważam, że to jest w ogóle najmądrzejsze. Nie twierdzenie, nie definiowanie niczego do końca, że na pewno jest tak, tak i nie inaczej, ale oszacowanie prawdopodobieństwa, że może być tak. Tak może być na przykład z dużym prawdopodobieństwem, a ten wariant wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobny i w ogóle głupi i bezsensowny. Czyli nadawanie różnego poziomu prawdopodobieństwa różnym rozwiązaniom, różnym wizjom, różnym doktrynom. No i wiemy, że jedną z opcji, którą wierzą miliardy ludzi, jest reinkarnacja. Ja osobiście nadaję temu całkiem niemałe prawdopodobieństwo, że może tak być i może sprawiedliwość być wykonywana za pomocą właśnie reinkarnacji. Jeżeli nie wykluczasz takiego prawdopodobieństwa, że może istnieć reinkarnacja, zastanów się, kim są te biliony torturowanych dusz. W samej Polsce rocznie torturujemy miliard, mniej więcej 100-200 milionów samych kurczaków. W samej Polsce stwarzamy piekło ponad miliardowi dusz. Robimy tu im istne piekło na ziemi. Kim są te dusze? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim są te dusze? Dużo osób myśli, że poszerzanie świadomości to jest coś takiego fajnego, miłego. Rozwój duchowy to takie same pozytywne informacje, ale one tak naprawdę tylko tłumią swoją świadomość, bo prawdziwa świadomość jest bycie świadomym tego, co się dzieje. A to, co się dzieje w naszym kraju, jest po prostu koszmar. W naszym kraju dominuje piekło. Kim są te dusze? Czym one tak strasznie zawiniły, żeby zasłużyć na aż tak koszmarny los? I teraz, czy nie przychodzi ci do głowy coś takiego, że być może to są osoby, które zawiniły nieświadomie? Bo ja nie wierzę, że jest aż tyle osób, tyle dusz, które świadomie czynią zło. Owszem, znamy takie postaci, na przykład w internecie. Mamy Magdę, która się rechocze, że ha, 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 nagła akcja, zabiłam koguta.
ale śmieszne, zamordowałam kogoś po ciemku. Przeszedł ktoś przez horror, przeszedł przez potężne przerażenie. Ja zrobiłam to, dałam komuś taki los, stworzyłam. I się śmieje jak idiotka z tego, prawda? Ale takich osób jest niewiele, to są psychopaci, albo przynajmniej może ja się oszukuję, że jest tak niewiele, może dużo osób cieszy się czyimś nieszczęściem, nie wiem. Ale wydaje mi się, że jednak większość ludzi, którzy na co dzień zlecają morderstwo swoimi zakupami, to są jednak osoby, które czynią to zło nieświadomie. I właśnie niestety mam taką obawę, że być może, jeżeli istnieje reinkarnacja, być może te wszystkie dusze tych osób, które przebywają w tej chwili na tych farmach i przechodzą katusze, przechodzą przez piekło, być może są to dusze osób, które wcześniej z przyjemnością same jadły kurczaki i które być może nieświadomie to piekło innym fundowały. Ponad 1 miliard skatowanych dusz rocznie w Polsce. Pomyśl, jeżeli istnieje reinkarnacja, ile razy będziesz musiał przychodzić na świat jako kurczak? Ile razy będą ci ucinać głowę, żebyś odpokutował swoje winy? No i niestety, obawiam się, że bardzo duża część tych osób są to osoby, które czyniły to zło nieświadomie. I gdyby niestety tak było, jak mówię, że to, że przechodzą w tej chwili przez to piekło jest skutkiem tego, że same jadły mięso. Być może mogłabym żyć tak ciut spokojniej, bo uważam, że mimo wszystko nikt nie zasługuje. Osoby, które nieświadomie zlecały morderstwo, nie zasługują w moich oczach na taki los. Ale może gdybym chociaż wiedziała, że zasłużyły, że jest to kara za to, być może łatwiej by się żyło na tym świecie, łatwiej by się było pogodzić z tą skalą morderstw w Polsce. Ale nie mamy tej pewności. Cały czas istnieje prawdopodobieństwo, że być może są to niewinne dusze, że całkowicie niewinne. Dlatego musimy walczyć o zwierzęta. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.